Za nami piąty dzień zmagań na obozie w Woli Chorzelowskiej na tym letnim zgrupowaniu przed sezonem 2022-2023, w którym czerwono-biało-czerwoni starają się przygotować możliwie najlepiej do sezonu PKO BP Ekstraklasy. Z nami na, nie wiem, Paweł, wygodnych tych leżakach, czy niewygodnych, Paweł Zieliński, czyli obrońca łódzkiego Widzewa. Bardzo wygodne, witam serdecznie. Nie jest tutaj tak źle, ładny taras, słońce już co prawda gdzieś schowane za obiektem Rado Resort, więc też nam za bardzo nie przeszkadza, ale dzisiaj ta pogoda nieco nam się poprawiła względem tego bardzo luźnego, wolnego, sobotniego dnia, który mieliście wczoraj. No tak, dzisiaj pogoda była zdecydowanie lepsza, mówię, ale nie było też jakiegoś upału, także mogliśmy dwie jednostki odbyć w fajnych warunkach i popracować. Jak wyglądał twój czas spędzony właściwie na tym, co mogą piłkarze nazywać wakacjami? Ten okres wakacyjny z uwagi na przyspieszony też termin rozpoczęcia rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, powodowany z kolei nietypowym zimowym mundialem w Katarze, na pewno był nieco skrócony, tak jak już wspomniałem, ten okres wakacyjny. Natomiast czy ty byłeś jak najbardziej zadowolony? Jak spędziłeś ten wolny czas? No, ja zjechałem w swoje rodzinne strony razem z narzeczoną i naszą półroczną córeczką, także wypoczywaliśmy gdzieś w rodzinnych Ząbkowicach Śląskich. Także, no mówię, okres bardzo krótki, ale no mówię, fajnie, gdzieś spotkanie z bratem jednym, drugim. No Piotrek był po Lidze Narodów, w sumie przed też, także spędziliśmy trochę czasu razem, tak samo z rodzicami. No mówię, nie było czasu nawet na jakiś wyjazd nadmorski albo zagraniczny, także ze względu na córkę, bo gdzieś wiadomo, jest w takim wieku, że nie chcemy jej też gdzieś tam męczyć się różnego rodzaju podróżami. Zdarzało ci się w tym czasie, nie wiem, tęsknić za kolegami z drużyny, za łodzią, czy takich pomysłów nawet w głowie Pawła Zielińskiego nie było i narzeczona, córeczka, rodzina? Nie, tak. Ja wyjechałem gdzieś, wiadomo, w kontakcie z chłopakami byłem, bo mówię, teraz tyle tych komunikatorów internetowych gdzieś jest, telefony, także byliśmy w stałym kontakcie. No ale za łodzią, wiadomo, troszeczkę człowiek się stęsknił za tymi treningami, ale gdzieś nie myślał też o tym, bo jednak ten czas był bardzo krótki, mówię, tam 2 tygodnie wolnego, także troszeczkę się stęskniło, ale... Nie mogę cię nie zapytać, bo ja też przeszedłem taką niezwykłą drogę, wróciłem do starej fryzury, obaj mieliśmy bardzo efektowne kitki gdzieś na czubku głowy, często wiązane, nie wiem, też czujesz podobnie jak ja ulgę, że tych włosów jest już trochę mniej i nic tam nie dynda z tyłu? No tak, ja czuję ulgę, narzeczona z tego powodu nie była tak zadowolona jak ja, ale mówię, powoli się przyzwyczaja. Jakaś aerodynamika jest poprawiona? Na skrzydełku, na wahadełku łatwiej się biega? Nie, nie, ale mówię, czuję się tak młodziej. Dzielisz pokój z Karolem Danielakiem. Wydawałoby się, że naturalnie powinniście w drużynie łódzkiego Widzewa rywalizować, no bo Karol przesunięty podczas ubiegłego sezonu właśnie na pozycję wahadłowego, tam gdzie wcześniej rządziłeś niepodzielnie. Teraz obok tej rywalizacji jest też jakaś forma przyjaźni, skoro mieszkacie razem, to coś was chyba mimo to wszystko mówię, łączy. Z Karolem znam się już gdzieś tam od dłuższego czasu, także przyszliśmy w podobnym okresie, no, równo rok temu praktycznie do Widzewa. Od samego początku jesteśmy razem w pokoju, także no, teraz jesteśmy też rywalami, gdzieś rywalizujemy o jedno miejsce w składzie, ale nie ma jakiejś złej krwi między nami, także dalej jesteśmy dobrymi kumplami i nic się nie zmienia w tej kwestii. Co sądzisz o samej Woli Chorzelowskiej? Bo to jest na pewno dosyć specyficzne miejsce. W ostatnim czasie coraz chyba bardziej popularne w kontekście spędzania tutaj czasu przez różne drużyny z poziomu centralnego w Polsce. Jak ty się w tej kameralnej miejscowości czujesz? No tak, no, śmieję się, że jest to koniec świata, ale bardzo fajny ośrodek, warunki mieszkaniowe do treningu, bardzo dobre jedzenie, także nie ma na co narzekać. Cisza, spokój, nikt nam nie przeszkadza w przygotowaniach do Ekstraklasy, także mówię, w tamtym roku przygotowywaliśmy się tutaj, udało się awansować do Ekstraklasy, no a teraz wiadomo, chcemy jak najlepiej przygotować się, żeby no, w tej Ekstraklasie zaistnieć. Ja chyba codziennie, kiedy schodzę na stołówkę, no bo powiedziałeś o tym dobrym jedzeniu, sięgam po rybę. Martyna się ze mnie za każdym razem śmieje. Masz jakieś ulubione danie w tym szerokim menu miejscowego hotelu? Nie, nie. No mówię, jest tak duży wybór, że co chwilę można zajadać co innego.
dla ciebie taki czas przed sezonem, ten czas, w którym tak naprawdę najbardziej intensywnie pracujecie, dopiero nadejdzie, czy już sam przyjazd na obóz jest sygnałem dla umysłu, dla całego ciała, dla organizmu, żeby tę pracę trochę wzmożyć i też czujesz, że to jest ten punkt kulminacyjny, a nie na przykład ostatni tydzień? Nie, no od pierwszego dnia po urlopach gdzieś, wiadomo, walczymy, rywalizujemy o miejsce w składzie, także no mówię, obóz niczego tu nie zmienia w tej kwestii, ponieważ to jest dalszy etap gdzieś przygotowań. No i mówię, no tutaj gramy jeszcze jeden sparring w sumie przed ligą ostatni, trzeba się pokazać z jak najlepszej strony i dać do myślenia trenerowi Niedźwiedziowi. Jeszcze jeden aspekt, taka nowość względem dnia wczorajszego. Cały dzień już właściwie spędziliście z nowym kolegą z drużyny, Jordim Sanchezem. Nie wiem, podglądałeś go na treningu, zamieniłeś z nim kilka słów. Co sądzisz o tym nowym elemencie układance Janusza Niedźwiedzia? Nie, no rozmawiać jeszcze nie rozmawialiśmy. No w treningu go widziałem dzisiaj, odbiliśmy dwie jednostki, także no mówię, prezentował się w miarę okej. Okay. Drugi to był typowy trening strzelecki, także piłeczka do boku, wrzuta i napastnicy wykańczali, także widać, że spory potencjał w nim drzemie. Takiej kolarskiej nomenklatury użyję, noga ci podawała na skrzydełku, żeby ta wrzutka była celna na Jordiego czy na Bartka? Wydaje mi się, że tak, z Karolem wywiązywaliśmy się ze swoich zadań bardzo dobrze. Chciałbym zapytać na sam koniec, czy czujesz, że to wywiązywanie się ze swoich zadań, czy przez ciebie, czy przez Karola, czy przez każdego innego zawodnika już jest na tym optymalnym poziomie, czy już czujesz, że drużyna jest dobrze przygotowana, czy gdzieś między sobą jesteście już lekko, że tak powiem, nabuzowani na samym progu tych rozgrywek w PKO BP Ekstraklasie. Dla ciebie to jest powrót na najwyższy no poziom tak, rozrywkowy. Wiadomo, jesteśmy dziś nabuzowani. Dla wielu z nas jest to powrót do Ekstraklasy. Tak, to dla mnie, dla Karola, dla Patryka Stępińskiego, Dominika Kuna. Gdzieś, no mówię, no u mnie to jest po kilku latach ten powrót. Bardzo się z tego cieszę. No mówię, jestem niesamowicie gdzieś tam nakręcony, żeby grać jak najwięcej. Wiadomo, czeka mnie ciężkie zadanie, bo Karol jest też bardzo dobrym zawodnikiem. No, decyzja będzie należy do trenera. Ale no mówię, jeszcze ciężko pracujemy, także myślę, że na pierwszy mecz z Pogonią będziemy w optymalnej formie. Jeszcze pojawiło się jedno szybkie pytanie w mojej głowie, bo grałeś kilka lat w Śląsku Wrocław, kilka lat w Miedzi Legnica. Teraz miejmy nadzieję, że jeszcze kilka lat spędzisz w Łodzi, także z Trójki Wrocław, Legnica, Łódź wybierasz? Łódź. No i to jest bardzo dobra odpowiedź. Tym pozytywnym akcentem kończymy tę naszą dzisiejszą rozmowę. Paweł, ty pewnie będziesz odpoczywał. My też pewnie będziemy odpoczywali. Paweł Zieliński, boczny obrońca Łódzkiego Widzewa, był naszym gościem. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki.